Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą serię. Drugi sezon jakby tej serii. No i lecimy. Już mam gościa wytrenowanego pod koniec zawodu poprzedniego sezonu, ale mam w sumie troszkę pieniążków. Mogę sobie coś kupić. Narki weźmy, zobaczmy jakie mam teraz. Ojoj, ojoj. Takie najlepiej, żeby tylko dodawały, ale one są dla mnie jeszcze nieosiągalne. Kombinezony i narty mogę tylko kupić. W sumie nawet dobrze, ale... Wartość mojego sprzętu? Czyli na to mnie stać, czy nie stać? Nie stać. A narty? O, jest takie, co mi dodają to i to. A kosztują 1000. Kupujemy. Kolor kasku, kolor... Mogę sobie to jeszcze zmieniać? Serio? Weźmy go na niebiesko. Dobra. Wstecz. I lecimy. Bez zbędnego gadania. Wszyscy, leć. Początek kiepski. Pierwszy raz taki początek mam. Doskonałe wyjście z progu. I lot beznadziejny. Nie zdążyłem tego ogarnąć. Serio. Potem jak wygra... A nie. Zakwalifikowałem się tak i tak. Super. Ojej, jak żaba wskoczyłem tak do stawu. A nie, w sumie żaba bardzo tak z gracji wskakuje. Ale tak plajtłem po prostu. Jakby mnie ktoś popchnął. O, teraz był dobry początek. Bez telemarku. Ale 67 metrów, to już dobrze? Czy nie? Dobrze, piąte miejsce. 70-67, nie jest duża różnica. Dobrze. Podoba mi się to, 800 zarobiłem. To możemy rozwój ładować. Jak tam sponsor? No, gorsi są. No nic, muszę teraz się postarać w tych zawodach, żeby mi się lepszy sponsor trafił. Nie sklep, tylko trening. Mogę już na większej skoczni? Czy nie mogę? Spróbujmy. Sprawnie. Nie mogę. Dobrze. Mi się bardziej opłaca. Zapisujemy i lecimy. Muszę technikę lotu chyba jednak podćwiczyć. Tak to ignorowałem, ale trochę trzeba to rozwinąć. Okej, ta skocznia jest w ogóle jakaś śmieszna, bo tu nie ma żadnych linii ani nic. Tak wygląda, jakby oni to, nie wiem, przed chwilą łopatami usypali tą skocznię. Gdzieś, ojej, ile jest tu egzekwo osób. Dobrze. Odbił się od belki startowej. W rundzie kwalifikacyjnej było ok. Zobaczmy, jak teraz pójdzie. Mocno wyszedł z progu. Bez telemarku, bo spóźniłem prawy przycisk myszy. Ale daje mi to 10. miejsce, więc nie jest najgorzej. Próbujemy dalej. Dobrze wyszedł z progu. No to zepsułem. Po całości. Nawet nie patrzę, który jestem. Ojejku, to były jakieś ważniejsze zawody. No nic, ale pieniążki jeszcze mam. Średnia i lecimy w technikę lotu. Sprawnie. 1.30 ten. Forma bardzo słaba. No nic, lecimy. To, że widzę, że tutaj są tylko takie istotne rzeczy, więc może czasem ta forma sprawiać, że to jest tak jakby... ona wpływa na to, ile procent reszty tych jest w ogóle wykorzystywanych. Ojoj. Dobrze, ale tu mogłem tak wylądować. Zobaczmy, jak odległość, czy taka wystarcza. Nie wystarcza. Na pewno nie wystarcza. Wszyscy lecimy. Wiatr w plecy. Okej, okay, chyba było dobrze. 85 metrów, mała odległość. Ponownie. Ale daje mi to z tym lądowaniem 14 miejsce. Biorąc pod uwagę, że wcześniej osiągałem już pierwsze dwa razy, czy trzy,
No to jest beznadziejnie, ale ogólnie nie najgorzej. Mocno wyszedł z progu. Oj, teraz to lądowanie. Ale 92 metry. Dobra, i pewnie spadłem. 14. No nie najciekawiej. 440 dostałem za to. Sponsorszy na dwoje zawodów. Tutaj już jacyś lepsi? Nie, no podobni. No to średnio. Spróbujmy tą formę. Wezmę. Zrobię taki hardkorowy trening na formę. Przebiegł sprawnie. O, jak forma podskoczyła ładnie. No to lecimy. Muszę jak najbardziej te pieniądze wykorzystywać, żeby jak najsprawniej się rozwijać. Na skok czeka kolejny zawodnik. Nie wiem, czy będę w stanie określić, czy ta forma coś wpłynęła na lód. Doskonałe wyjście z progu. Mam wrażenie, że troszkę wpłynęła. Łatwiej się chyba trochę skakało, ale odległość była krótka. Mała. A nie, dobrze. A nie, mało było. Brakło mi 7 metrów. Ale lądowanie miałem perfekcyjne i to zrobiło robotę. Dobrze. Odbicie piękne. Dobrze wyszedł z progu. No i lądowanie. Nie zdążyłem. 70 metrów. No, odległość była spoko. 7 miejsce, jeszcze mogę spróbować powalczyć. Gdybym się udało powtórzyć, że odległość i lądowanie perfekcyjne zrobić, to by mogło coś z tego być. Mocno wyszedł z progu. Dobra, lądowanie jest ok, ale odległości brakło już. Mimo to mam 5 miejsce, więc troszkę pieniążków będzie na trening. 800. O, zdobyłeś doświadczenie. Zdobyłeś doświadczenie, rozdysponuj punkty. Lądowania sobie dajmy z takiego tego. Rozwój, walnijmy trening jeszcze raz. Taki hardkorowy na formę. Nie wiem, czy to ma sens, ale... No i tego się obawiałem. Czy ja to oszukiwałem w tej grze, że ja cofałem bez zapisywania? Chyba tak. Coś mi się tak teraz przypomniało. Widzimy zawodnika. Ja to musiał być słabe. Siedzi następny skoczek. Doskonałe. Przedobrzyłem z treningiem. Ojej. Mało się nie zabiłem. 60 metrów. Które mi dało to miejsce? 60 metrów. Ojej, oni tu po 105 skaczą. No nie mam co patrzeć, które miejsce. Dobrze, że mimo wszystko się kwalifikuje. Dobrze wyszedł z progu. Aj, to lądowanie znowu, a tak powoli wchodziło. 80 prawie metrów. Będę mógł w drugiej rundzie skakać? Nie. Auć. Kończyła się umowa z twoim sponsorem. Wszystko się zawsze na warstwę ten naraz wrzuca. Dobra. Teraz już może troszeczkę trening spokojniejszy. Trzy skoki, ale na małej. Też na formę, żeby ją jednak podnieść. Dobrze. Ładnie. Czyli nie było co kombinować ze średnią skocznią na razie. Zapisujemy i lecimy dalej. Na belce widzimy oczy. Wszyscy. Na tego skoczka. Wiatr. Taki zobacz, boczny. Będzie mnie trochę ściągało. Czyli muszę sobie myszkę na start już dać lekko z prawej strony. Będę korygował w lewo. Mocno wyszedł z progu. Ale tak jak wspomniałem, wiatr bardzo słaby. Fajne lądowanie. Beznadziejne lądowanie, nie obijając bawełnę. Dobra. Mocno wyszedł z progu. Oj, będzie dobrze. Będzie dobrze. 93 metry, idealne telemarki. To daje mi... Oto tabela z rezultatami. Co? 15 miejsce. Ała. Ambicja zabolała. Spodziewałem się wyższego miejsca. Dobrze wyszedł z progu. 90 metrów, dalej słabo. I łącznie mam 20. Ojoj, ojoj. To jest dzień pierwszy, to jest jakieś trzech skoczni turniej, czy coś takiego? Czy czterech, czy tam iluś? Co jest 20 miejsce? No nie mówcie już mi nawet o tym. Trzy skoki na siłę wybicia, zatwierdź. O 1,27, pięknie.
dopisujemy i lecimy dalej. Troszkę z pieniążkami jestem w ten, ale ja mam, nie muszę mieć oszczędności. Mój skoczek nie ma życia prywatnego, on tylko skacze, on nie potrzebuje pieniędzy. On je wszystkie w trening ładuje. Doskonałe wyjście z progu. Dobrze. I odległość pewnie mała. A jakże? 64 metry tak mniej więcej skaczą. Nigdy nie czuć podczas lotu, ile się poleci w tej grze. To jest taki minus. Czym ja nie czuję. Przez te wszystkie tutaj znaczniki, te firfocle na ekranie, człowiek nie zwraca uwagi na to, jak faktycznie ten skoczek się znajduje nad skocznią. Tylko się tak patrzy na to. To jest minus tej gry zdecydowanie. W 2005 wersji nie było tego i było bardzo fajnie widać, jak się leci. Dobrze wyszedł z progu. Wylądował bez telemarki. Ale za to ta się gra włącza. Alim, przerywam. Siódme miejsce. Jest lepiej już. Siódme, a ogólnie jestem na 14. Czyli w tych zawodach nie poszaleję. Dobra, walmy rozwój, trening. Trzy skoki na... Dajmy jeszcze raz siłę wybicia. Sprawnie. Siła wybicia już na 10. Oh yeah. Start. Ładowanie. Dzień. Publiczność. Wszyscy. Dobrze. Dobrze wyszedł z progu. Okay. No i piękne lądowanie. Odległość 69 metrów. Proszę państwa, teraz swój skok. Proszę państwa, na skok czeka kolejny zawodnik. Oj, to już teraz słabo od początek. Dobrze wyszedł z progu. Kiepskie lądowanie. 69 metrów. A na rozbiegu. Ale jestem ósmy. Proszę państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Czyli mam jeszcze szansę powalczyć. Cokolwiek. Znaczy nie patrzyłem na punkty, więc to ta szansa to jest taka wątła. Jak moja postura, haha! 71,5 metra. W perfekcyjnym lądowaniu, co daj mi pierwsze miejsce w tym konkursie. Dobrze, ale ogólnie dziewiąte. No właśnie, turniej fiński to był. Ale 1000 zarobiłem, 1200 za dziewiąte miejsce. Znaczy, twój pracuje nad siłą, siła wybicia wzrasta o 1 punkt. No to fajnie, rozwój, trening. Trzy skoki na prędkość. Dobra, dajmy sobie wreszcie tą technikę lotu, bo ja chyba tutaj legnę dość często. Lądowanie to może na razie pominimy. Dobra. To jest takie priorytety, to jest wybicie, najazdu, lotu. I nie wiem, czy to jest dobrze. Po kalendarz, jak to wygląda? Jeszcze trzy mi zostały, to lecimy wszystkie trzy. Co tam, cały sezon walniemy w dwa odcinki. Start! Po dwóch odcinkach już będę starym dziadkiem. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Mała prędkość na początku. A jaka ma być na początku? Mocno wyszedł z progu. Dobrze, przeżyłem. Dobra odległość? 72 metry. Zaraz zobaczymy, czy to jest dobre, czy nie. Dobrze wyszedł z progu. Nie najlepiej wylądował. Oj, to katastrofa, już się chyba nie zakwalifikuje do drugiej rundy. A jakże? Rozwój, trening, dajmy sobie teraz taki. Chociaż nie mam hajsu. Walimy cztery skoki na technikę, na formę, o, daj jaj. Dobra, 11, dobra jest, zapisz i lecimy. Skoczek wszyscy. Oj, wiatr boczny, tu będzie nieciekawie. Mocno wyszedł z progu. Okej, okay, ale teraz zdecydowanie dłużej leciałem, czyli 93,5 metra. Jest okej okay chyba. Tak, szóste miejsce. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Znakomicie się wybił. Oj, będzie daleki lot.
98 metrów. Oh yeah, mamy pierwsze miejsce zapewne. Nie, drugie. A nie, jeszcze drugi skok. Żebym się troszeczkę rozpędził. Zapędziłem się i to mocno. Doskonałe wyjście z progu. Okej, udało się jakoś telemark. Tak na styk. I który daje mi to miejsce? Czwarte. Najgorsze możliwe. 800. Skończyła mi się umowa ze sponsorem. Mam tylko jednego. Rozwój, trening. 4 skoki na siłę wybicia za twierdź. 1,50. Bardzo fajnie. Zapisujemy, czy już zapisałem i lecimy dalej. Skoczek właśnie. Wszyscy. Mam nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Dobra, ładnie. Doskonałe wyjście z progu. Pięknie, podoba mi się, 78. Jest pierwsze miejsce, odległość może nie zadowalająca, taka idealna, ale za to cały skok, jako całokształt był rewelacyjny dla mnie. Ajajaj. Brakło wszystkiego. Zwłaszcza lądowania. Do 80 metrów tam daleko. Nie, dobrze, tak nie powinno być. No, przynajmniej to jest dobrze teraz. Dobrze wyszedł z progu. Okej. 79 metrów. No, poratowałem troszeczkę siebie. 10 miejsce wyratowałem tym. Jakbym tak było dwa razy, to bym miał przynajmniej trzecie. Ale że nie było, to nie mam. 7 miejsce. Nie tak źle chyba, jak na pierwszy sezon. Zajęłeś 10 miejsce, za wynik należy ci się 500, później 2800 euro. Puchar juniorów, zajęłeś 7 miejsce. Technika lotu, prędkość najazdu. Dalej. Zapisz. No i sobie na tym, w tym momencie skończymy, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!